Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałyście, więc jestem znowu w Mojito i robimy szybki przegląd sukienek na zimę i na święta. Pierwsza propozycja, czarna w prążek, bardzo uniwersalna, tylko ja ją założyłam tu naprzód, bo ona ma z tyłu taką koronkę na plecach. I nie do końca chciałam mieć tutaj ten dekolt, więc wolę jednak jak tutaj jest gładko i prosto. Długość za kolano. No, wygląda bardzo fajnie i ona teraz była w bardzo dobrej cenie, bo przeceniona chyba ze 100 paru złotych na, chyba udało mi się ją opalować za 60. Klasyka na każdą okazję tak naprawdę. Jeszcze domyślam się, że będzie ciekawe tego, jak ona wygląda z przodu z tą oryginalną koronką, czyli nie zakładana tu naprzód. Wygląda w ten sposób. Też bardzo ładnie, ale jakoś mnie bardziej przekonuje jednak ta wersja, gdzie ona tutaj jest zabudowana bez dodatków. Tym bardziej, że ona ma w zestawie paseczek, gdzie według mnie i ta koronka, i ten pasek to już trochę za dużo się dzieje. Dlatego ja wybieram tą wersję pierwszą, jaką wam zmierzyłam. Ale sukienkę bardzo polecam. Jej pierwotna cena to było 160 zł. A ja ją kupiłam przecenioną na 70 z okazji Black Friday jeszcze. Kolejna sukienka, którą wybrałam do przeglądu ze względu na wzór, który bardzo mi się kojarzy właśnie z okresem świątecznym, bo mamy tutaj granat i czerwień, kolory niezwykle świąteczne i też długość za kolano. Tylko powiem wam, że średnio mi się podoba to, że ona jest na dole taka rozkoszowana. Dużo lepiej wyglądałaby prosta według mnie w ten sposób. Ale myślę, że można by było ją ewentualnie przerobić. Ale ten fason koszulowy, ja uwielbiam takie sukienki do pracy, są wygodne, wyglądają elegancko i nic więcej nie trzeba. Nie trzeba też kombinować, jaką górę do dołu założyć. Wiecie, zakładacie sukienkę, macie problem z głową i wyglądacie dobrze. Także ta się prezentuje tak. Podoba mi się, ale zastanowię się ze względu właśnie na ten dół. Ma złote guziczki i cenowo, to chyba też było pierwotnie, 160 zł przeceniona o połowę. Z takich świątecznych propozycji, zobaczcie sobie, jest masa takich błyszczących sweterków, które będą fajnym dodatkiem nawet do zwykłych czarnych spodni. Dodadzą takiego świątecznego charakteru. No i też zobaczcie, znalazłam taką bardzo ładną torebeczkę. Czy ona wam przypomina jakąś znaną torebkę znanej marki? Tutaj kolejne takie bardzo strojne swetry ze złotem. Tutaj też bardzo fajny zestaw. Zobaczcie, jak to razem fajnie wygląda. Do tego grubsze rajstopy, kozaki i ekstra z tym sweterkiem, z takimi dodatkami błyszczącymi. I tutaj też kolejny świetny komplet. Zobaczcie, krótka spódnica, taki sweterek, ale tutaj to zdobienie jednak robi robotę. Do tego cienkie rajstopy i kozaki. Też macie fajną bardzo stylówkę na święta. No, podoba mi się to. To mi się jeszcze podobają te bluzki. Zobaczcie, zwykły sweterek i taki rękaw bardzo ozdobny. No, też robi robotę. Słuchajcie, musiałam ten film ostatnio przerwać i wróciłam do was następnego dnia, ponieważ było strasznie dużo ludzi w sklepie. Nie chciałam innym utrudniać też zakupów, a ścisk też nie ułatwia nagrywania, także no, musiałam zrezygnować ostatnio, ale jestem drugi raz i powiem wam szczerze, że wypatrzyłam dużo lepsze rzeczy. I tutaj oto pierwszy sweterek, wersja zimowa, świąteczna. Uważam, że jest super uroczy, zobaczcie, cieplutki. Kosztuje 149 zł. Piękny jest, ma takie tutaj metalowe jakby wstawki, które trochę go czynią takim bardziej ozdobnym i zobaczcie, czarne spodnie do tego i mamy fajną taką ciepłą stylizację zimową. No i co myślicie o tym swetrze? Fajny taki półgolfik, cieplutki. No, podoba mi się. Ja wzięłam L celowo, żeby był dłuższy, bo on wypadał dosyć krótki. Dlatego jest taki większy, ale mi się właśnie podoba tak, jak on wygląda w ten sposób. I ja wszystkie rzeczy wam oczywiście podlinkuję, jeżeli je tylko znajdę na stronie. Natomiast tak na szybko pokażę wam jeszcze referencje i cenę. I co wybrałam następnego? Uważam, że świetny komplet. No niestety już czuję w dotyku, ale skład sobie sprawdzicie w linku.
No, że nie jest to naturalna tkanina, ale bardzo efektowny ten zestaw jest. To jest osobno bluzka do kupienia i spódniczka. Spódniczka ma wysoki stan, można ją trochę obniżyć. I wzięłam też te piękne kozaki ze sklepu, zobaczcie, za kolano. Także myślę, że na jakąś imprezkę. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ta góra. Zobaczcie, można też cienkie czarne rajstopy założyć, albo cieliste i inne buty. No i to jest bardzo fajne i eleganckie. Przez to jednak, przez te srebrne dodatki, no zupełnie jakby zmienia się charakter tej bluzki i spódnicy, które niby są zwykłe, a jednak nie dzięki właśnie tym fajnym dodatkom. I co myślicie o tym? Mi się to bardzo podoba. A teraz zmienimy sweter. Bo wzięłam, o właśnie ten sweterek. Zobaczcie, jaki on jest ozdobny. Ja go widzę do zwykłych, takich czarnych, eleganckich spodni na kant i macie super stylizację na Wigilię na przykład, na święta. Ok, kolejny sweterek, ten właśnie, który wam pokazałam przed chwilą. No i przyznam szczerze, że czuję się trochę jak łańcuch choinki w nim albo bombka, ale faktem jest, że jest bardzo efektowny. Ja wzięłam celowo rozmiar M albo L, zaraz wam pokażę, żeby był trochę większy. Do tej spódnicy może niekoniecznie, ale tak jak mówiłam, czarne, eleganckie spodnie i wygląda to całkiem fajnie. Zobaczcie. No to są święta w czystej postaci. Bardzo strojny sweterek. I tutaj kolejny bardzo ciekawy komplet, który znalazłam. No bardzo strojny, że tak powiem. Nie wiem, czy to aparat oddaje, ale on ma taką złoto-srebrną, piękną nitkę, która czyni go bardzo takim uroczystym, bym powiedziała, nadającym się właśnie jak najbardziej na święta, czy myślę, że nawet Sylwestra w jakichś okolicznościach bardziej domowych. Wiecie, tą kurtkę tak naprawdę możemy wykorzystać później, spódniczkę, na przykład założyć zwykły czarny golf i też można ją wystylizować na co dzień. Podoba mi się to. Spódniczkę mam w rozmiarze S, w górę natomiast w rozmiarze M, żeby była większa. I co myślicie o tym? Detale bardzo ładnie uszyte, czarne guziki i ona jest na napy. No super jest ten komplet. Ta kurteczka od kompletu kosztowała 180 zł, natomiast spódniczka 100. Fajny ten komplet, taki oryginalny. Przyznam szczerze, że nie widziałam w innym sklepie czegoś podobnego. Bardzo fajne to jest. I ostatnia propozycja, którą dla was wybrałam, to taka swetrowa sukienka, bardzo długa. Zobaczcie, teraz ją dalej mam z tymi kozakami ze sklepu. I teraz tak, ona nie ma paska w zestawie, ale tutaj jakbyśmy dodali ten pasek, no to ona automatycznie zyskuje to, że ładnie nam podkreśli talię. Także myślę, że właśnie super ją nosić z paskiem. Niestety nie wzięłam ze sklepu, więc wam nie pokażę, jak ona wygląda, ale to musicie sobie wyobrazić. Ja bym właśnie ją tutaj przywiązała paskiem i trochę jakby tutaj w ten sposób ściągnęła i myślę, że prezentowałaby się super. Na co dzień, na zimę świetna, jest bardzo mięciutka. Pokażę wam jeszcze z bliska te buty za kolano. Czarne, 280 zł. Ja mierzyłam swój rozmiar, ale powiem wam szczerze, że jakoś super wygodne nie są. Aczkolwiek, no, prezentują się całkiem nieźle. I swetrowa sukienka, ja mierzyłam estkę. Chyba polecam wam brać rozmiar mniejszą i kosztowała 150 zł. Słuchajcie, odwieszając rzeczy, znalazłam jeszcze te dwie piękne marynarki i postanowiłam, że je przymierzę, bo one będą i super na Wigilię, na Sylwestra. Można je przeróżnie stylizować i zakładam. No i powiem wam, ta sztos, naprawdę jest przepiękna ta marynarka, jak ona się układa. Ja celowo wzięłam 40, bo chciałam, żeby była taka dłuższa za pupę. Wtedy można ją też założyć do mini. No, przeróżnie można wystylizować. Piękna jest. Co myślicie? Ona jest cała w cekinach. Dosłownie calusieńka. Tutaj
Nie ma, ma jeden guzik. Kieszonki, nie, to tylko atrapy. Bardzo mi się podoba. Powiem, że ja taką marynarkę mi założyła na przykład na Wigilię do pracy. Ekstra. I tak jak mówiłam, mierzyłam 40, rozmiar 230 zł to cena. Zobaczcie, jaką ona ma ładną podszewkę. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Was czymś zainspirowałam, że jakieś ubrania wpadły Wam w oko, tak jak mi. I co? I do zobaczenia!